Jestem ponad śmiercią, czyli witajcie w kolejnym odcinku Company of Heroes, gracze, takim śmiesznym wstępem, bo była zamuła, ale o zamule to tam powiem później, jak już będą się bić. Dzisiaj otóż ogarniemy sobie tutaj tą grę nazwaną Franz Klos do Karakańca, wysłaną od pana Huberta, który jest to właśnie druga tak naprawdę osoba, która wysłała cokolwiek. Pierwszą oczywiście jest czarodziej. Panie czarodzieju, ja wiem, tutaj na wstępie zaznaczę, że od pana mam jeszcze trzy bodajże gry do nagrania, nawet tu jest jednak piany kierowca P4, więc ja o tym oczywiście wiem i o te gry oczywiście się też pojawią. Następna będzie zapewne właśnie pianego kierowcy i tam jeszcze chyba są dwie oczekujące. No, ale dzisiaj zajmiemy się tutaj tym oto śmieszną powtórką od pana Huberta, który ma prawie 500 godzin, się z nami podzielił taką informacją, więc jest tam w miarę doświadczony i grał właśnie siłami ZSRR. No i też dzisiaj sobie to zobaczymy. Gra ma być, nie być jakaś super długa, ale jego przeciwnik ma być podobno doświadczony. No, więc bez zbędnego bla bla bla, zobaczmy sobie, co to będzie. No i zaczyna się bitwa, moi drodzy. Zobaczmy sobie, przede wszystkim nasz tutaj widz Franz Klos, gra powinna się nazywać Stawka Większa Niż Życie, walczy przeciwko panu Potato, no ziemniak, no zobaczmy, ziemniaczka. Podobno jest właśnie super doświadczony, ma maksymalne poziomy, natomiast tutaj nasz widz ma pierwszy poziom prestiżu dopiero. Więc no różnica w teorii doświadczenia jest całkiem spora, no ale jak wiemy, poziomy to nie wszystko. Jego przeciwnikiem oczywiście gra po stronie Wehrmachtu, no i już od razu wybrał sobie doktrynkę, więc zobaczmy sobie szturmu zmechanizowanego. No niestety, znaczy niestety, to jest dosyć potężna jednostka właśnie, grenadierzy szturmowi, wyposażeni, no jak sama nazwa mówi, w broń szturmową MP40, już sobie biegają, można ich przyzwać. Nie są wcale tacy drodzy, co ciekawe. Zmechanizowana grupa szturmowa, jakaś tutaj działo pancerne, Stug. Jasne, jasne, ogień zaporowy i można jeszcze Tigera przyzwać, więc całkiem niezły zestaw. A z bajerków mamy tutaj grenadierów pancernych i widać na to, że gościu lubi karabiny maszynowe bardziej niż zwykle. Natomiast Franz Klos, myślę, że po prostu będzie mówić Klos albo Franz, nie wiem, a niech będzie Klos, jest śmieszniejsze. Doktryna oddziałów powietrzno-desantowych, to jest zawsze spoko, lubię raczej tą jazdę tutaj, oddziały gwardii powietrzno-desantowe są spoko, ostrzał Iła dwójki jest również fajny. No tutaj już widzę, poborowi pogonili MG42. Drugą mamy radziecka armia szturmowa, no czyli szturmowcy, duży moździerz, jojojo. I jeszcze koordynacja pojazdów dla gwardii, czyli również bardzo fajne umiejki dla pojazdów. Lepszy T-34, strzelcy gwardii, tu również moździerz, załoga naprawiająca pojazdy, super umiejętność. I oznaczenie pojazdu, jest! Patrzcie na to, jest! Wreszcie, niewidziany od 100 lat snajper. Ktoś się pytał kiedyś, jakiś z widzów w komentarzu, właśnie, czemu nikt nie gra snajperów? No, to jest po prostu o to chodzi, że to nie jest wcale zła jednostka, tylko po prostu trzeba się namęczyć, żeby ją dobrze wykorzystać, naprawdę, nie? A bardzo łatwo popełnić ją błąd i albo zmarnować te zasoby, albo po prostu nie wykorzystać, albo w takim sensie, że inną jednostkę lepiej byś wykorzystał niż snajpera. O, jest oczywiście bardzo fajna, tak jak ktoś zaznaczył, również do zdejmowania oddziałów, które kosztują dużo zasobów ludzkich, jak ci cali Obersoldaten na przykład. Jest bardzo fajnie do ściągania takich ludzików, ale no po prostu chodzi o to, że trzeba troszeczkę bardziej się napocić, a nie każdemu się chce, po prostu musi wam się chcieć. Dobra, dwa oddziały szturmowe oczywiście masakrują tutaj tych naszych poborowych, którzy co ciekawe mają mało zdrowia, ale jest cały czas piątka. Dobra, czwórka, zaczynają spadać tutaj modele i jest nasz snajper. O, widać, że na razie jest kontrola, tutaj właśnie zakaz ma strzelania, że to kontroluje Klos jego strzały, nie? To on wydaje rozkaz, kiedy ma strzelić, no ale na razie oczywiście grenadierzy szturmowi. Ile w sumie oni kosztują uzupełnienia? Zaraz zobaczymy. A, bo to ci dobiegają tutaj, a ci nie cofnęli się. No dobra, to... trzeci oddział szturmowy grenadierów. To trochę zaczyna się robić niemiło. Zwłaszcza, że właśnie, no, musiałby mieć tutaj Klos jakiś karabin maszynowy, właśnie jakiegoś Maxima ogarnąć, żeby ich spowolnić cały ten szturm. Dobra, ci się cofają do bazy, zaraz może znajdziemy ich koszt uzupełniania, no ale tutaj właśnie to jest strasznie niekorzystna wymiana oczywiście dla strzelców, są gonieni, nawet nie mają tak naprawdę gdzie się ukryć, bo jak się tu się schowają, to ci zaraz dobiegną za osłonę i również masakrują, tylko można się wycofać w takiej sytuacji. Ewentualnie faktycznie jakimś tutaj snajperem ich ściągać, no opóźniać tym oddziałem, ale to tak trochę mija się z celem. Dobra, ile to kosztuje? 26, no właśnie, czyli nie aż tak dużo, te oddziały widzę są całkiem ogarnięte, ale nie zbudował żadnego innego budynku, po prostu przyzywa tych grenadierów szturmowych. Ciekawe.
Jaka tu będzie taktyka? A, jeszcze w sumie nie wspomniałem, że tutaj Klos ma piechota, piechota, no i CKM. Dobra, więc jak jest troszeczkę spokojnie, no to oczywiście czemu nie było filmu przez dwa dni, była zamuła, no bo oczywiście studia przycisnęły, kończy się semestr i trzeba oddawać jakieś tam inne kupy, jakieś prezentacje, jakieś gówna robić, no i po prostu musiałem trochę przycisnąć. Dlatego dzisiaj udało mi się tego kocha ogarnąć, ale wydaje mi się, że tak na dniach powinno to być tylko coraz więcej tych materiałów, no bo raczej już z większością sobie poradziłem tych główien. Co to w ogóle jest? Zaraz, 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 potato. To nie jest potato, tylko patotato po prostu, patoziemniak. Czemu to nie jest zajęte? Czemu paliwo jest odcięte dla niego przez 100 lat? Okej, tutaj ewidentnie potato, mimo że jak pamiętamy ma wyższy poziom doświadczenia, to ewidentnie coś tutaj, wiecie jak to się mówi, coś nie styka, coś nie zagrało, nie? O, i Klos wybrał już doktrynę. Armii, radzieckiej armii szturmowej. Czyli oczywiście lepszy T-34, moździerz fajny, strasznie duży, duże, większe, lepsze, jak to tam mówił pan z wąsem. Oddziały szturmowe również, ciekawe czy będą w stanie się przeciwstawić tak naprawdę grenadierom szturmowym. Snajper tutaj ładnie sobie czyha. No i jeszcze na dokładkę wykrywanie pojazdów, no to takie może być. I oczywiście ostrzał artyleryjski zawsze, zawsze jest w cenie. Jakakolwiek z tych umiejętności takich artyleryjskich wykorzystana dobrze, może naprawdę zmienić pole bitwy na naszą korzyść. Dobra, tutaj oczywiście niestety saperzy nie mają prawa wiedzieć o tym, że jest tu MG, no i mogą się tylko wycofać tak naprawdę. No, no nie ma, no przyszpileni są, nie mogą się ruszać, atakować, nic. Mogą się tylko wyłącznie wycofać. Zorganizowane grupy szturmowe, jojo, naturliś. Dobra, tutaj to już faktycznie, jeszcze zwłaszcza, że ci głupie oddziały tych szturmowych grenadierów chciały przebiec przez brak osłony. Jak widzicie, tutaj jest woda. Taka, no brodzą w tej wodzie, tak po kolana mniej więcej. Więc nie ma tu żadnej osłony, nie ma gdzie manewrować, jak robić uników, więc piechota doznaje większych obrażeń. Tutaj snajper ładnie strzela. To jest pan czy pani? Pan. Bo Ruscy mają w sumie pana raz, a panią. Tylko to jest trochę bardzo dziwne miejsce, to jest bardzo niekorzystne, zwłaszcza, że teraz podejdą na bliski dystans. No i widzicie, to jest snajper. Trzeba to kontrolować, to jest takie dziecko. Jeśli nie ogarniecie tego w porę, to naprawdę to mogło się skończyć. Gdyby tylko potato tutaj ogarnął troszeczkę szybciej i zmasakrowałby tego snajpera bez żadnego problemu. Dobra, moździerz jest, jest lepszy moździerz, czy lepszy, większy po prostu. O, oflankowany bardzo ładnie MG, nawet rzucony koktajl mołotowa, żeby jeszcze spalić tutaj faszystów. Użyte jeszcze ura, czy co to zostało? Tak, wszystko tutaj jeszcze, żeby ich pogonić. No, no niestety nie uda się zniszczyć tego oddziału oczywiście, ale... Ale bardzo ładnie został tutaj oflankowany i przegoniony. Przez co? No, wymiana paliwowa, no właśnie. Ceny paliw rosną, a tutaj każdy sobie kradnie. No, niestety chyba w Polsce również trzeba będzie niedługo tak zrobić. Jumkę, tak zwaną. Dobra, jak tutaj sztab? Mamy... Nie, medycy jeszcze niestety nie są w produkcji nawet, ale za to słyszałem, że dotarły oddziały szturmowe. No i właśnie, ci goście są bardziej liczni niż grenadierzy szturmowi, no ale ciężko mi powiedzieć tak naprawdę, kto by wygrał w tej walce tak jeden na jeden. Wydaje mi się oczywiście, że oddziały szturmowe, no bo jest ich więcej choćby nawet, to by świadczyło o tym, że mają przewagę liczebną i powinni zwyciężyć. No tutaj, no, ci są jeszcze ranni, no to nie będzie taki super test, a jeszcze snajper, to wiadomo. Ale myślę, że oddziały szturmowe po prostu są lepsze. Ile kosztują? Zobacz, właśnie koszt 360, no 280, więc nawet koszt jest różny, więc to też mi daje do myślenia o tym, że są po prostu lepsi. Co to? Co słyszeliście to? Coś tu wybuchło, jakby ktoś strzelił karbidem na wiosce. Kurde, ja nie strzelam, ale mój ojciec mówił mi raz, że faktycznie bawili się z kolegami z jego młodych czasów, że wsadzali do puszki karbid i normalnie sobie strzelali, wysadzali te puchy, śmiesznie było. No ja nigdy nie strzelałem, ale na YouTubie sobie wpiszcie beczka z karbidem, to myślę, że nie pożałujecie, mój jeden z ulubionych filmów. Jest! Dobra, ten jeden trafiony, no ale znowu trzeba do domu uciekać. No właśnie, to jest ten problem, nie? Że snajper spoko, spoko, ale dosyć drogi w utrzymaniu. Łatwo go stracić, patrzcie, taka wymiana. Tutaj bieg z broni bliskodystansowej. Oni nie byli na bliskim dystansie, połowę zdrowia stracił tutaj, tak. Chociaż chyba nawet nie był do końca zdrowy, no ale... Ouu, tutaj również ten moździerz trzeba byłoby wycofać i jak najszybciej się da. Przecież oddziały grenadierzy szturmowi zmasakrują całą załogę. Oj, oj, oj. Ciężka sprawa. Czy zostanie ukradziony? Zobaczymy zaraz. Oddziały szturmowe mają granat, więc jeśli ci spróbują to zajumać, to prawdopodobnie dostaną granat. O! Co? Chcieli rzucić granat, ale coś im tu nie wyszło. Co jest? Znowu MG totalnie w dziwnym miejscu. Nie wiem, co on tu osłania. Tutaj? No właśnie, przegonieni, ale nie zabici. MG w potężnych tarapatach zostali jeszcze podpaleni.
dwa oddziały poborowych raczej ich nie zabiją. Mimo że mają brak osłony, no to jednak oni jeszcze za mało doświadczenia mają, są zbyt upośledzeni. Oni po prostu pierwszy raz strzelają z broni, nie? Nic nie ogarniają, nic. Dobra, próba odzyskania paliwa. No na razie tutaj wygląda na to, że Klos, nasz szanowny widz, ewidentnie tutaj rządzi paliwowo. Mamy nowy pojazd zwiadowczy, super. Przyjechał sobie samochodzik 222 i jeszcze niemiecki moździerz jest w produkcji. No właśnie, szkoda tutaj, że Klos stracił ten moździerz. No można go odzyskać dosyć w prosty sposób, ale... To jednak zawsze zasoby ludzkie, których nie ma wcale tak dużo w zapasie, jednak zawsze bolą. Co robią ci saperzy? Budują dowództwo batalionu pancernego, co świadczy prawdopodobnie o tym, że zaraz zobaczymy Zisa. Zwłaszcza, że przyjechał 222, który tutaj no zmasakruje niestety nam chłopaków. Mamy granat przeciwpancerny, który właśnie został rzucony. Dostał w czambo. Silniczek uszkodzony i tutaj oczywiście wymianka. No jak widzicie, to wcale nie jest ta broń nawet małokalibrowa taka słaba przeciwko temu 222. Zwłaszcza, że jeśli, no, raczej nie poleci kolejny granat. Ale z boku kolejny atak poborowy, kolejny granat przeciwpancerny. 222 jest w ciężkich tarapatach, prawdopodobnie zostanie zniszczony. Broń małokalibrowa, strzelajcie chłopaki. Kurde, nawet nie było dźwięków wybuchu. Taki był sobie. Granat! Ale znowu wymiana granatu, ale przynajmniej Klos zauważył o wiele, wiele lepsze zagranie. No tutaj ewidentnie Potato, jak zawsze powtarzam, maksymalny poziom ma gościu, a nie zauważył granatu. Stracił 2-2-2 w totalnie sposób, no, jakby to nazwać, no, kompletnie tego nie przewidział. Po prostu wleciał na pałę, nic się nie, tutaj nie zabezpieczył, żadnej flanki, żadnego nic. A tutaj bardzo sprytnie Klos, gratulacje moje. Bardzo ładnie pocisnął z boku, wykorzystał umiejętność URA, żeby podbiec sobie, no i walnął jeszcze drugim granatem. No i tyle zostało z 2-2-2. Hejo, chłopak, jesteście tu? Tylko dym. Tutaj ktoś jest, halo? Halusien? Zu helfen mia? Nie, kajne ręce, dobra. Kontakt z wrogiem, no na razie po tej to tutaj wygląda totalnie na straconej pozycji. Kolejny oddział został przyzwany, no musiał coś sobie przyzwać, ale czemu akurat kolejny taki? To nie wiem, T-70 za to nadjeżdża. Halo, T-70, co pan zaprezentuje? Chłopaki się leczą, jest już szpital polowy? Ale tylko dla naprawdę ciężko rannych. Nie, jeszcze nie, niestety matka Rosja jeszcze nie dba o swoich tutaj poborowych. Ale kto wie, może wreszcie to zostanie ogarnięte. Trochę ranny oddziały szturmowe, ale patrzcie, 11 zabitych. Fajne doświadczonko. Przetrwanie, kontrola nad bronią pod ostrzałem. No właśnie, tutaj jeszcze zwiększa celność broni, czyli naprawdę mogą być bardzo, bardzo groźnym oddziałem. No i teraz zobaczmy sobie. Potato budzi się z tak zwaną ręką w nocniku, ponieważ nie ma żadnej, ale w tym momencie to żadnej możliwości przeciwpancernej. Niestety, grenadierzy szturmowi, jakby fajni nie byli, nie mają umiejętności Panzerfausta i mogą liczyć tylko na atak granatami, który oczywiście gówno zrobi takiemu samochodzikowi. Ale został skradziony moździerz. Radziecki moździerz 120 mm, co ciekawe. Klos nie postanowił go odzyskać. Natomiast Potato faktycznie zainwestował tutaj zasoby ludzkie, żeby tutaj go ukraść. No, czemu ten moździerz nie jest rozłożony? Chłopak się męczy. O, ledwo go trzyma. Cholera, szajse. Ale jest próba go odzyskania. Teraz zauważył, czy T-70 będzie go gonić. T-70 jak najbardziej ma możliwości, żeby gonić do samej bazy. Zwłaszcza, że no właśnie, to jest jedyne, co może mu się przeciwstawić. To oczywiście beznadziejnie. No ale nie zaryzykował, nie chciał gonić tego moździerza. No mógł spróbować, mógł. Za to grenadierzy normalni się pojawili, którzy mają już oczywiście zdolność Panzerfausta. Tutaj grenadierzy szturmowi bardzo mało zdrowia mają, ale prawdopodobnie uda im się uciec, ponieważ no jednak to są poborowi. Oni nie są celni. Gdzie nasz snajper tymczasem chodzi? Na środku, no właśnie. Później tak naprawdę snajper składa się właśnie naprawdę do snajpowania elitarnych jednostek jakichś, no ale często wiąże się to z dużym ryzykiem. Albo do naprawdę zwiadowania, nie? Że stawiasz go gdzieś tutaj, on jest zakamuflowany i tylko pokazuje na przykład dla innych oddziałów. Bardzo fajnie to oczywiście działa na przykład z bronią przeciwpancerną, właśnie z Zisem lub jakimś innym niszczycielem czołgów, ale tutaj w bardzo dużych tarapatach zostali zabici grenadierzy szturmowi w beznadziejnym miejscu, oczywiście byli bez żadnej osłony. T-70 ich tu masakruje po prostu swoim idealnym działem na piechotę. Patrzcie jak to wybuchy tylko w wodzie widzimy. Snajper trochę złapany w niekorzystnej sytuacji, ale po raz kolejny, już trzeci raz chyba udało mu się zwiać i mamy szpital polowy, czyli snajper zostanie wreszcie uleczony. Gdzie są te moździerze tymczasem? Ten dalej nierozłożony, ten jest uzupełniany.
Dziwnie, dziwnie, co się tutaj wszystko dzieje. Grenadierzy próbują zdobyć, no właśnie, punkty zwycięstwa, bo Klos ewidentnie tutaj trzyma rękę na pulsie, bardzo dobrze kontroluje ten cały potok punktów zwycięstwa. T-70 tutaj na patrolu, czy patrolu, no w sumie czeka sobie na okazję tak naprawdę. Poborowi się wycofują. No i na razie cisza, cisza przed burą, chociaż tutaj mam jakieś starcie. Granat poleciał, kolejny granat, atak infiltracyjny. Bardzo, bardzo, ale to groźny. Czy właśnie, chyba nie jest atak infiltracyjny, to jest inaczej. Atak granatami, po prostu sztyl granatę. No, jest bardzo podobna umiejętność właśnie ataku infiltracyjnego, że też się rzuca właśnie granacikami. Uuu, może 120 mm został złapany w bardzo, ale to bardzo beznadziejnej sytuacji, nawet nie zdążył się złożyć. No właśnie, złożenie tej bestii trochę zajmuje, ale nie wiem, czy też uda mu się odzyskać ten moździerz, zwłaszcza, że są tutaj ci grenadierzy. To może być ciężka sprawa właśnie, bo to zawsze trzeba go rozłożyć i złożyć. No, jeszcze rzucili a ten atak granatami, więc niestety próba nieudana. Ale i tak bardzo, bardzo ładnie tutaj szacun za to, że te dwa oddziały się zgrały i faktycznie zarzucali tu mołotowem, puścili granata, zwyczajni szturmowcy, jak się to was nazywa, granat przeciwpiechotny, po prostu RG-42, który bardzo ładnie załatwił ten moździerz. No i znowu musi zmarnować po tej to zasoby ludzkie, żeby go obsadzić. A to wszystko kosztuje, pamiętajcie. No i nadjeżdża pierwszy killer po stronie oczywiście Klosa, czyli jest to T-34, ale nie, nie jest to ta lepsza wersja, jest to zwyczajny model. Zobaczmy sobie różnicę w cenie. O, jest, jest, całkiem spory. Uuu, bardzo ładnie przewidział tutaj po tej to, że prawdopodobnie saperzy będą się wycofywać, dlatego ten atak atak granatami był troszeczkę dalej, wydaje mi się, że to nie był przypadek, ale kto wie. Bardzo ładnie pociśnięci zostali ci tutaj saperzy, no ale jak widać, zabrakło, zabrakło ten centymetr. No i mamy ostrzał zaporowy z artylerii, 100 amunicji. No i teraz poborowi będą mieli dosyć trudną drogę odwrotu, chyba że... Nie, nawet całkiem... O, akurat w łeb dostali, ale nie fart. No, ale wybrali na szczęście tutaj tą ścieżkę, a nie gdzieś tutaj. Przez co wydaje mi się, że to trochę lepiej wygląda. Znowu poborowi atakują od lewej strony. Znowu moździerze są zagrożone. Dwa moździerze, cała broń po prostu tutaj jest tak naprawdę. Dwa moździerze, karabin maszynowy, wszystko tu jest. Ten T-70 widzę ładnie tutaj bije w sprzęt. Zaraz sobie zobaczymy, ile ma wytrzymałości. No i wreszcie przyszedł na pole bitwy. T-70 wjechał, a po stronie niemieckiej pak. Pak, no bo czyżby T-34 rozjeżdżał piechotę? Jakieś próby tutaj? Kto tutaj tak dostał po dupie? Właśnie ten moździerz, jak widzicie, biały pasek to jest oczywiście wytrzymałość. Jeśli ona spadnie do zera, to ten moździerz się rozpadnie po prostu. Czyżby coś zostało zabite? Na to wygląda, zwyczajni grenadierzy zostali tutaj zesnajpowani, w ogóle się nie wycofali. Po tej to nie ogarnął tego kompletnie. O, atak granatami, ale tylko dwa, bo dwóch ludzi było w oddziałku, więc tylko dwóch mogło rzucić. Kolejny ostrzał artyleryjski. No tutaj w dużych tarapatach to oddziały szturmowe mało zdrowia, no ale te 34 raczej nie powinien się tym przejmować. 200 punktów, jo. Taktoczna towarzyści, aż chciałoby się powiedzieć. T-70 w odwodzie tutaj czeka na stosowny moment, ale przyjechało działo pancerne sztuk. To jest ten sztuk, o ile dobrze wiem, właśnie szturmowy sztuk, o, że tak bym nazwał, że on wali takim powolnym pociskiem po przekątnej, czy tam po łuku wali i bardzo ładnie czyści piechotę. No i oczywiście w tym broń, jakąś tutaj załogę broni, na przykład właśnie jakieś CKM-y, moździerze. No i ten snajper, no nie wiem, czy to jest waszym zdaniem dobre wykorzystanie zasobów przeznaczonych na snajpera? 13 zabitych. No nie da się ukryć, że to jest zawsze coś, nie? Nie zginął, również bardzo fajnie. Ale czy na przykład tych zasobów, bo przypominam, że snajper kosztuje bardzo dużo, 340 aż zasobów. Można byłoby przyzwać na przykład o wiele tańszą drużynę poborowych, która mogłaby właśnie na spokojnie zajmować, oflankowywać i tak dalej. Natomiast ten snajper, mówię, ciężko, ciężko, nie jest na pewno zła jednostka, ale ciężko ją wykorzystać po prostu. O, radziecka artyleria jest gotowa. No, za to widzę tutaj Klos zaoszczędził bardzo dużo amunicji, więc w odpowiednim czasie wydaje mi się, że będzie tutaj całkiem niezły ostrzał, o, aż sobie ziemne. Czyżby T-70 wleciał na minę? Ale nie fart, i to straszny. Na strzała go zdjęło, on w ogóle nie był ranny przecież. Chyba że był leciuteńko, tam nie widziałem dokładnie, ale został zniszczony. Ale fail, no bo pak był daleko. O kurde, to było smutne. Tutaj
ewidentnie poproszę jakieś znicze i tak dalej, jakieś wyrazy współczucia dla rodziny przesłać do Związku Radzieckiego. No bo strasznie smutne. Co on tam? Ktoś płakał? Dobra, Katiusza jest na polu bitwy. To jest bardzo również miła broń. Idealnie nadaje się właśnie, gdyby tak podjechała sobie gdzieś tutaj na przykład. O, tylko uwaga na drzewo, bo to jest oczywiście głupia artyleria. I taki żywopłot może powstrzymać atak artyleryjski, więc trzeba uważać. Na przykład tutaj można byłoby się walnąć. Tu było bardzo fajnie. Bardzo celny ostrzał byłby. Dobra, snajper zajmuje punkt. Bardzo dobrze snajperze. Tutaj widzę, no ewidentnie po tej to nie ogarnia prawej strony praktycznie w ogóle. Oddał to naszemu Klosowi. I tak to sobie działa, że właśnie nie działa, nie ma zasobów aż tylu. Dobra, sztuk tutaj ewidentnie został użyta umiejętność strzału artyleryjskiego za 180 amunicji i zaraz tu powinno nieźle walnąć. Po tej to w ogóle chyba tego nie widzi, co ciekawe. Granat poleciał, no ten na pewno się już nie wycofa. Wszystko wybucha. No właśnie, wszystko zostało pozbawione z załogi. No, ostrzał bardzo, bardzo skuteczny, nawet tutaj ten sztuk prawdopodobnie trochę dostał na banie. No ale zneutralizowany CK, zneutralizowany PAK. Teraz tak naprawdę właśnie te 34 mogły tu wjechać. A jeszcze Katiusza chyba nie strzelała, prawda? No właśnie, jeszcze Katiusza mogłaby pocisnąć coś. To już w ogóle na dobitkę. O, działo, PAK zostało zniszczone przez te 34 i ten moździerz duży skradziony troszeczkę tutaj rani. O, słychać, słychać strzały. Do bazy leci, czyżby ta? Oddziały się uzupełniają i kto wie, może trafi jakaś tutaj fartowny pocisk. No tutaj jeden gościu ma jednego typa w oddziale. Ach. Artyleria Armii Czerwonej jest gotowa do strzału, miło to słyszeć. No ale Katiusza niestety nie popisała się celnością, za daleko, musiałaby gdzieś tutaj podjechać, o. Niestety, no i działo sztuk, ten pancerny sztuk, jak ja go nazywam, przetrwał, co ciekawe, ten ostrzał. No ale co tu zbierasz tak naprawdę? Został ten karabin maszynowy, PAK został rozwalony. No i 3 punkty zwycięstwa są kontrolowane, więc to prawdopodobnie będzie właśnie taki koniec, przewiduję. Punktowy. No po tej to ewidentnie sobie nie radzi z kontrolą mapy. No, no jest idealny przykład. Prawa strona olana totalnie, lewa coś tutaj była próba, ale taka średnia, no i dopiero na środku coś nagle obudził się. O, mam mało punktów. No, o, granat. Oczywiście niezauważony przez potato właśnie, ale kontrgranat również niezauważony. Aj! Był troszeczkę bardziej bolesny, bo to był od pancergrenadierów ten wiązka granatów czy coś takiego. Prawa, co? Sprawa lekarza? Jest, co oni tu gadają za głupoty. No, ale co ciekawe, taki nazwijmy to właśnie burzą w szklance wody, że tu naprawdę jakby obie strony nie mają jakoś super dużo sił. Nie ma jakiegoś takiego bossa, tygrysa czy coś takiego, jakoś innego killera. Uuu, to nie było konieczne, to na spokojnie można było olać. Próba zajęcia tego MG kompletnie nie była potrzebna, zwłaszcza, że właśnie są dwie bronie. O, jest. Dużo oddziałów było, ten sztuk zwłaszcza, no. Gdyby tego sztuka nie było i może tych szturmowych, to ja bym się połasił, ale tak to na pewno nie. Zwłaszcza ten sztuk. Po prostu dupnie, na pewno zabije tą załogę, nie ma szans. No. No i już tutaj MG przygwożdża wszystkich typów, o. To jest bardzo groźne połączenie, pamiętajcie. Przygwożdżone oddziały właśnie, które nie mogą się ruszać i na przykład takie działo sztuk. Bardzo łatwo może ich zniszczyć. O, ostrzał z Katiuszy. Znowu troszeczkę braki w celności, ale o, bardzo ładna rakieta. Jeszcze jeden, będzie prawdopodobnie salwa, ale... No niestety nie udało się, ale triumf jest już jak na wyciągnięcie ręki, jak słyszeliście. Jeszcze sobie przyjął zwyczajny sztuk. A tutaj T-34, o, jeszcze lepsza wersja przyjechała na pole bitwy. No to oczywiście rychły koniec zwiastuje potato. No ale nie przygważdżającą właśnie z jaką miażdżącą siłą ognia, ale po prostu bardzo ładnym, dobrym wykorzystaniem zasobów. Kontrowaniem swojego przeciwnika Klos tutaj bardzo po prostu ładnie ogarniał przez ten cały mecz, nie? A potem tak takie dziwne błędy popełnia jakieś. No i koniec to jest właśnie, tyle. No, no w sumie nie jest to jakoś dla mnie wielkim zaskoczeniem. Tutaj Klos, ładnie, ładnie zagrałeś, muszę ci przyznać, bardzo fajnie. Właśnie takie, wracając do tego, burza w szklance wody właśnie, że obie armie tak naprawdę nie dysponowały jakimiś super dużymi siłami. Nie było jakiegoś epickiego starcia takich, nie wiem, dwóch behemotów czy coś takiego. Ale właśnie takie przemyślane walki tutaj były na pewno ze strony Klosa właśnie, że zajęcie tutaj taktycznej tej prawej strony, no oczywiście po tej to idiota, że tego nie odbił. Tutaj przyzwanie o wiele szybciej pojazdów, no oczywiście dzięki temu, że kontrolował to paliwo. No tutaj troszeczkę smutno z tym moździerzem, no i oczywiście ten T-70, który wpadł na minę.
To były smutne rzeczy, ale tak to bardzo ładnie kontrowanie tego potato. Ziemniak tutaj ewidentnie, nie wiem, już nie wiedział co się dzieje, te granaty dostawał na łeb, tutaj tracił coś, te oddziały jakieś tutaj dziwnie, ten MG, jakieś tak to wszystko u niego dziwnie wygląda, jakby nie mógł się tak obudzić, jakby przysypiał trochę. No ten snajper tak naprawdę, no nie wiem, możecie napisać sami, czy uważacie, że to było dobre zagranie snajperem, czy nie. No ja niewiele go raczej widziałem, ciężko go wykorzystać, trzeba naprawdę się spiąć, żeby to miało sens. Przez całą grę go dobrze wykorzystać, nie? A nie później już bezpiecznie tylko do zwiadu. No i w sumie też ciągle zagrożenie, czy wróg nie zrobi kontrsnajpera. No ale to już takie są zabawy snajperów. Dobrze, dziękuję wam bardzo moi drodzy. Przypominam właśnie, że zawsze możecie wysyłać swoje powtórki tutaj jak pan Hubert. W ogóle, kurde, jeden z najlepszych znajomych również nazywa się Hubert. Przyzywam go Boczek, no to też go chętnie pozdrawiam. Huberta, który wysłał to nagranie, również pozdrawiam. I ja przypominam właśnie, że wy w opisie filmu macie maila, na którego możecie wysyłać swoje powtórki, jeśli chcecie, żebym je skomentował. I takim też akcentem się żegnam widzowie. Dziękuję bardzo za uwagę i do następnego. Gdzie prawdopodobnie zobaczymy czarodzieja, którego już właśnie bardzo dobrze znamy. Trzeba ogarnąć te jego trzy gry, które wysłał, no bo przecież nie wysłał ich na darmo. Tyle. Wreszcie muszę się zamknąć. Amen. Siema. Do następnego.